jaka jest przyszłość ulicy Głębokiej? No mam nadzieję, że dobra, bo no szkoda by było i no cały czas jak widać no kręcą się tutaj ludzie, więc myślę, że będzie, że będą tutaj ludzie, no trzeba tylko, nie wiem, no jakieś, na pewno zmiana się jakaś szykuje, bo dużo się sklepów zamyka, więc myślę po prostu, że mam nadzieję, taką wizję mam, że przechodzi głębokie takie po prostu przeobrażenie. Ale myślę, że będzie dobrze, że takie jakieś tam plotki chodzą, że umrze, że nikt tutaj nie będzie chodził i będzie tu pusto, to myślę, że nie, że to jest i taka droga spacerowa tutaj z centrum, z rynku na wzgórze zamkowe, więc myślę, że to będzie dobrze. Też bym musiała się nad tym tematem pochylić. To nie jest tak, że przechodzę sobie i pan mi podstawia mikrofon i ja już wiem, jak ożywić ulicę Głęboką. No wiem, że ta reaktywacja tramwaju miała przynieść jakieś zmiany w Cieszynie. Jak na razie ten projekt nie jest w ogóle wdrażany. Był na etapie jakichś rozmów, zastanawiań. To wszystko zależy, czy ludzie mają ochotę wyjść z domu. Przyszłość? No sklepy upadają, no nie widzę tutaj żadnej przyszłości. Może coś innego fajnego powstanie, jakieś kluby albo coś, ale tak to... Trochę umiera może przez to Głęboka, czyli nasza ulubiona ulica, gdzie mali sklepikarze mają mniej klientów. Trochę za dużo jest tych wielkich sklepów. Te małe wszystko się likwidują. Na przykład na Głębokiej było dużo sklepów, a teraz jest parę, wszystko jest puste. No, ja myślę, że tak, że jako część starego miasta bardziej powinna być chyba zrewitalizowana. Powinna tutaj być, powiedzmy, to strefa bardziej turystyczna niż handlowa. Chociaż wiadomo, no, sklepy powinny być nadal. Nie wiem, szczerze mówiąc, być może takie miejsca jak kawiarenki, pewnie kantory też, nigdy nie stracą klientów, ale takie miejsca jak właśnie sklepy takie bardziej obuwnicze czy z odzieżą będą miały większą konkurencję, zwłaszcza, że tam jest parking, a tutaj jest na miejscu ciężko zaparkować i parkingi są płatne. Wie pan co, jak pan mieszka w czeskim Cieszynie, to na pewno to Głęboka jest jeszcze super. Czeski Cieszyn jest wymarły po prostu. Jak pani myśli, co czeka ulicę Głęboką w przyszłości? Myślę, że ci, którzy lubią miasto Cieszyn, to będą też tutaj robili zakupy, nie tylko w galerii, ale galerie na pewno mają swoją moc. Oj, to nie wiem. Tego to ja nie wiem. No chyba taka sama jak dotychczas. No, mi się wydaje, że się nic nie zmieni. Umieram na chwilę obecną. No właśnie teraz jestem zaskoczona, bo jest pełno lokali do wynajęcia. I jestem zdziwiona. No chyba to... Nie wiem, jaka jest przyczyna. Czy tak teraz właśnie widziałam lokal jeden, drugi, trzeci do wynajęcia. No i myślałam, czy to jest do... Przenoszą się te sklepy tam, do galerii? Tam jest ciepło. Na Głębokiej? No, będzie dalej ładnie wyglądać, no i tyle. A będą sklepy czynne? No wie pan, no... Zależy jakie, tak? Taki kantor, czy jakiś spożywczy. No to wiadomo, że się na pewno utrzyma takie... Gdzieś z ubraniami, o, gastronomiczne też, z ubraniami, no to nie wiem, na przykład takie starsze panie, tak, no to wolą sobie pójść na Głęboką niż się tułać do galerii, więc... Myślę, że powinniśmy raczej inwestować w tym kierunku i nawet o powrocie tramwaju, jakiś tam motyw tramwaju jest też dość ciekawym aspektem Cieszyna i no zobaczymy, tak jak mówię, no. No też widzę właśnie, są zamknięte jakieś sklepy, na wystawach jest, że do wynajęcia numer telefonu, wydaje mi się, że tam ostatnio szłam. Ja tak za często nie korzystam, no jak muszę coś kupić, ale za często nie chodzę po mieście. A w galerii Stella, no to byłam kilkakrotnie, coś tam kupiłam, ale nie jestem tak, że tak powiem, jak to mówią, porwana. No, myślę, że wszystkie sklepy przeniosą się po prostu do galerii i wszystkie tamte, co tam są, upadną. Świetna była ulica Armii Czerwonej, ta Głęboka. Co czeka, ma tam być, proszę pana, ja tu kiedyś dla burmistrza, teraz się spotykam znowu teraz z panią burmistrz i mam te setki artykułów napisanych do marszałka i tak dalej, żeby to uratować jakoś ten Cieszyn potężny, zrobić go na nowo. No i
I co nas czeka, pan pyta, tak? Co czeka ulicę Głęboką? Jaka ulica przyszłość? Głęboka, jest powiedziane, że Głęboka ma być remontowana wspaniale i tam jest w takim zaciszu pokazane, jak będzie, jak jest. Dotyczy to, jak jest, że może źle, tak proponują panowie, a jak to ma być w przyszłości. To na ulicy Głębokiej, w tej niszy możecie widzieć, tam kiedyś był kiosk. To zaraz przy wejściu po prawej stronie w dół tej niszy jest to pięknie zobrazowane. Oby tak było, oby się tylko władzy nie śniło.